Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ja jestem Mitrandir i jesteśmy znowu w Metro w drugim odcinku. I dzisiaj jest ze mną... Zastwójcie mnie na zawód Stlipanik. I segednuję ja po magii Pawła. Zbierzeć swoje idę i grać w Metro, Tatys Jaczet. No i dał mu słowo. Na следующий день Крижской уходил караван. Сири się przywitał po rosyjsku. Mam nadzieję, że go trochę nie zagłosiło wprowadzenie. Tłumaczę na polski. Witajcie, jestem Stlipanik i dzisiaj pomogę Pawłowi przejść grę Metro 2033. Tak. Wow. Stili mi powiedział, żebym nie czytał tutaj tych tekstów, więc nie będę tego czytał, bo możecie sobie sami przeczytać. To zaczynamy. Ale trzymaj dłużej. No, już trzymam dłużej, więc zaczynamy. W każdym razie Hunter nie wrócił z tej swojej misji. Jak słyszycie, ustawiłem język na rosyjski, żeby było bardziej klimatycznie. Idzie nas po broni. Ty, blin, w swoim obyczajnym tempie, da? Bez sprzęt, tak. Ładno, chwataj szmadziowo oryżyjne i na platformę. Jakby co to... Ja będę tam i smatrzę. Ja też gram w Metro aktualnie, w tym momencie. To samą misję, że było śmieszniej. To samą misję, specjalnie, żeby Pawłowi pomagać. Ale Pawłowi, nic pan nie robi, ej. Co ty? Zaraz. Kuba, już zaraz się odzwyczaiłem. Właśnie zdobyłeś swoje pierwsze naboje wojskowe. A ty już tam jesteś? Nie, jasne. One leżały na stole. Pusto mi załóż broń. A nie, tutaj nie mogę. Ale one leżały na stole, te pierwsze naboje wojskowe. Jeśli nie wiesz, gdzie się znajdujesz, wyprzedzasz... A, ty dopiero wyszedłeś z pokoju! No, od M na dziennik. Kurde, ja myślałem, że ty już tam na broń wziąłeś. Stel masz nowy kaliber. Dobra, czekajcie, zaś muszę uciszyć kanarka. Chwila przerwy. Dobra, jestem już z powrotem, kanarek uciszony, przynajmniej mam nadzieję. No, Gostek, gdzie ja mam iść? Izwiniarcio, tu paka zakryte. Jak będziesz... Prawo broń, to powiedz. Dobra. A, teraz dawaj mi jeszcze. Ty jesteś od broni? Ej. Chyba nie. Idź z ostrzałkami na broni. O, mam taki kompas. No. Fajne. Bez tego kompasa w innym miejscu możesz sobie nie poradzić. Czemu tu nie tłumaczą? Nie wiem, o co się, czym oni gadają. Dobra. Znajdują się placówki handlowe, których stanowiące walutę naboje wojskowe kaliber 5.45. Można kupować broń i inne przedmioty. Dobra. Biegnę do zbrojowni przecież. O, jestem. Тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5. Пистолет наш новый калибр. Какие там? Там я на 5. Но стоит там собака. 2 секунды. Поэтому называется. И там типа все прорыва. Powiem ci tak, w zwykłym Metro stawem mi się jeszcze nie przegrzała, ale za to w nowym się przegrzewa od razu. Strzelaj krótkimi ośrodkami i patronów nie zapomnij nabrać. Ja amunicję dostałem, jak chłopko. Uniwersalna zarядka dla fonaria, baterii zaryżać. Co to jest ładowarka do baterii? No, ładowarka do baterii, możesz nie ładować baterii. Do latarki? Nadziewaj wizdzie, gdzie wysoka radiacja. Armiejskie apteczki... Coś może być ładować do baterii? Zastanów się. Ale nie, w sensie, czym się to ładuje? Jeszcze dostałem ten, medykamenty. Się ładuje, co nie? Chcesz napróbować swój arsenał? Wszystkie. Proszę, mój dear. No i dobra. Prosto postaraj się. Pierwsze время osoby nie ja już lezę na ten zewnątrz. Dobra, a ja próbuję wyjąć broń. O, nie, pistolet. Poczekaj, tędy. Karabin. Tędy? Dobra. Kurde, zgubiłem się. A nie, dobra. Czekaj, czy jak strzelam w strzelnicy, to mi się zużywają naboje, czy nie? Nie. Jak wyjdziesz ze strzelnicy i będziesz szedł na drezynę, to w pewnym momencie będziesz miał takie drzwi, to możesz nie wejść. Wejdź w nie. Fajne. Dobra. Na wprost będziesz miał takie drzwi i na górze powinna być taka czapka, przynajmniej takie sumy. No czekaj. Wyszedłem ze strzelnicy. I... drzwi, nad którym jest znaczek z czapką? Tak. No to jestem tu. Tam będzie Sasza, że nie? Tak. Снова сможем жить наверху. Я вот никогда в Москве не видел. О, привет! Ну чё, как? Привет. Open. То есть Саша. Ладно, ты готов? Ты слаб. Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о Саинте. Да, да, скажи. Ну и в качестве жеста доброй воли мы считаем, что мы дальше не заставим жертву. Мы сейчас товар.
они там бедных. Что вы должны приехать? Ха, грайка. Ехать тут недалеко. Эй, чего? Не играй так. Ну dobra, no i co mam zrobić teraz? Masz coś w tych szufladkach? Chyba nie, on z nim po prostu pogadałeś sobie. Что слышно, бойцы? Nic teraz więcej. Idę dalej. Dobra, lecę, ja lecę na odpoczynek. Wait, już nie wiem gdzie mam iść. A tutaj. Świnie! Привет, Тём. Поросёнка не хочешь приручить? Всё, готово. Теперь опускай. Готов? Co ja trzymam w ręce? Zapalniczka, jaki bajer. Dobra. Już się ogarnąłem. Artyom! Сюда! Jestem. Dawaj, blin, быстрее, ну. No daj, no. Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Да, jestem gotowy. Готов? Gotów. Podwinuli. Jakie fajne wagoniki. A to drezyna chyba, no. Faktycznie. Wygląda jak drezyna. По местам. Ты, Артём, садись сюда. Не, мапа метра. Всё, затарился. Я так на дрезине. Так. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите. Я вот недавно на Рижскую. Не вопрос. На зайцем не поедешь. Придётся поднапрячься чуток. Всегда готов. Да, сейчас. Тогда двинули. Ладуйся. Ну всё. Удачи всем, кто остаётся дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошлого? Круто, да, Артём? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. И опасно. И это ещё круче. Повинно быть цікавее, а может небезпечнее, но... Пощик. Так я покинул родную станцию в первый раз с далёкого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Чего же с этой игрой гвиждан так само? Я не знаю. Мам 40 FPS, вау, вели лепей, ниж попшедним. No, Сришка, masz персонализованную игру. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда. А якось-чого текстури ще не дуже любим. Ну, давай, двигай. Ближайший базар на следующей станции из Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А так же это на тыле темно, тоже, что все метро соединяет своим кольцом. Не bardzo видать то, что и станции у нее куча, но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Ну, по что звонить? Что случилось, Петь? В Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот туннель. То еще бажле, что он не любит этого туннеля. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. Ну, не могу я. А что я такого в этом туннеле? Я фем, что бы делать. Ну, это вроде как обычный туннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. И не понравилось мне. Совсем. Эй, але przeładuj broń. Не могу было не przeładuj. О, во, файна брама. Така дощ груба. Осторожней там. Но хедмет еще на грудь. Мы на дрезине. А дельфины, кстати, писали по метре мозги. Все будет хорошо. Оно фактически пристосовано до войны нуклеарной. О, то файне. Метро 2 тоже istnieje. Cały system D6. Czy to jest w tej grze? Też istnieje. Przeładujemy broń. Czyli to nie są pierwsze. Gdzie mi pokazuje ilość tej broni, znaczy tych, tej kasy? Oj, coś tu biega. Tak, ja muszę przytrzymać tam. Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Не, мягкие звуки. Артём, прикрывай тыл. Не. Есть. Добра, в 3 секунды. Нам убираться отсюда надо. Добра, справдзе сюда потом. Давайте можешь трымать R. Мне тут страшно. Я вот приладую войсковыми набоями и вот можешь добавить чили маш. Але ты же что, знову R, что надо вот звуки набои, чтобы не мандовать. Ну. Ты что? Не слышишь, как они плачут?
Но этот туннель действительно такой. Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! Потому что же бьешь, да? Что это со мной? Что? Что со мной? Воу, воу! Что то есть? Голова. Как больно. Артём. Что это такое? Что здесь стало? Такая скиза. Dobra. Taka schizowa, co nie? To jest takie, nie idź do światła. Wow. Dadaj, bierz te łapy. Staliśmy. Bierz te łapy. No. Jeśli my chcemy wyżyć, my должны a nie, to Hunter. Любой ценой уничтожить. Wow. Kogo strzelasz? Aha, to jest ten cień jakiś. Widzę, że u ciebie ta animacja z białym ekranem jest krótsza. Ale go odrzucił. Ale właśnie nie wiem, co mu zrobił. A nie, dobra, nie wiem. Nie jest krótsza. Nie. Wow. Pewnie jest gorsza jakościowo. I poszedł sobie. Wiosło, ja nie gadasz. Chyba go zastrzelił. Ale oddycham. Wow. Musisz cenzurę tutaj wstawić. Gin! Spadaj! Spadaj! Co происходит, da? Spadaj! Nie wiem, co się dzieje. Wstawajcie! No, to jest taka sytuacja. Prosypajcie, ради Бога! Очни, Борис! Ай, бесполезно! А, боже, а, стреляй, стреляй по ним! Шарам! О! Файна мне сюда не подобало. Вот, да! Артём! Помоги! О! Отискай шибко F. Не, не удалось. Pedało się! Wiosłuj! Zabij go, zabij go! Boom! Weźmij mój drobowik! O, strzelba, super! Ej, przeładuj ją! Czemu nie mam nabojów? Kto mi to wyjaśni? No, trzeba było od razu tak. Kurde, głupi pistolet. Co, sobaka? Ci się przegrzewa? Nie, ze strzelby nie wiem, czemu mi nie chciało strzelić. Ja musiałem przeładować, bo każdym strzelę to jest bez sensu. A ty naciskasz prawy i lewy. Aha, dobra, już ogarnąłem, spoko. A co ogarnąłeś? Że strzela się prawy, lewy. No. My pościł blokposta, czy tu okazałeś? A co, nie miałeś tego w samouczku? Czy dzisiaj właśnie wyskoczył? Właśnie mi... Znaczy kapłem się sam, nie miałem tego. A to dziwne. O! Ała! No właśnie! Chyba było coś chyba. Czekajmy! Taka ciekawostka, że na ręce masz jazz systemowy, zegarek. No. Oni mi uciekają! Ratować. Pomocy! Teraz wyżynia! Łooo! Wiotać ognia. O, ja lubię. Ale akcja była fajna. Горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает. Зараз. Ale do każdego rodzaju broni się nie amunicja, tak? No. A. Rozdział drugi, Bourbon. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика.
Поначалу он мне очень не понравился. Jeszcze pójdziemy dalej, bo dopiero 15 minut. A fajnie się gra. Mogłem wziąć sobie typ stalkera. Ładne, mużyki. Dawajcie wypijem za naszego Artioma, któremu nie czuliście, nie anomalii nie pociął. Za Artioma! Mam normalny, trudny i stalker. Za ciebie, a tylko. Zdrowie. O, tytki. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. Я амуниции доставим. За тебя, Артём. Давай, Тём, за тебя. Я хочу это взять. Блин, ты чё, правда не пробиваемый для аномалии? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно. Надо проверить. За удачу. Почекай на меня, иди на стрельнице. За тебя, Артём. Не знаю, что ты можешь тут стрельнице. Как бы что-то есть под складами. Добра. Спиртяшка, что надо. Ух. Так что там с вами произошло? Панели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар не попадут. Добра, вставим. Так, с этим кассом. Значит, амуниции, алло, орач. Короче, мы вроде как прошли сквозь невидимую волну. Брони не могу себе. Добра. В тот самый момент, как это аномалия, тебя не подняет. Вы грубые солдафоны. Как смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. И пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор. Ага. Что ты сейчас сказал? Чекайте, где я мам ищ? Tutaj. Dobrze poszedłem. Albo i nie. Idź pod schody, tam jest strzelnica. Przynajmniej w redukcie. Krutiak! Wy prawda prawo na drezinie? Idzie podwoić swoją kasę. Ej, faktycznie. Masz to, nie masz. Nie, kup, sprzedaj, to chyba nie to. Idealnie pod schodami jest. A te, ta świecąca taka broń to jest ta wojskowa, dobra. Mam 40 tej świecącej i 26 nieświecącej. To się nazywa amunicja. Wiem. Ale do różnego rodzaju broni. Do pistoletu mam mało. Ładuj. A tam kupię sobie trochę, czemu nie? Tylko ja, aha, tutaj zatwierdź. Pan czekaj na mnie, bo ja sobie strzelam w szczury. Ja kupuję sobie amunicję. W sumie chyba się przyda. Tak nie, poczekaj, bo ja szczury strzelam. A, wygrałem! Ile żeby mieć zapasik. 25! Dobra. Tutaj za kasę tylko się kupuje broń, nie? Nic więcej. I amunicję. No. I w twojej wersji... Bo kupiłem sobie właśnie amunicję. Spoiler. Oszczędzę sobie kasy, jeżeli chcesz mieć pancerz. Aha. To wcześniej mi powiedziałeś. Za 300 wy można kupić. Filtr, apteczka, granat ręczny z lądem, nóż do rzucania. Бери, бери. И твоей вес не считать не успеешь. А гранаты купить же не? Куп, прячься. Отлично. Поедем бенди. Добра. Ну и ладно. А ты что сдаешь? О, револьвер ты должен был. А то мой, спустишь. Нет, сумки. Последняя работа Калашникова. Ручная. Добра, отдай, что не буду. Так уж не мам, так уж не мам хайсу. Polis może sobie kupić pancerz. Ja idę. Cześć mały. Ty Artём? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Он такой большой, такой страшный. И от него нехорошо пахнет. И не пахнет за ладно. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Добра, дамы, мамы не. Спасибо. Пошли со мной. Czy zapalniczka się wypala? Nie. To dobrze. Latarkę zapalimy. Taki wielki się czuje, nie? Takie, to dziecko jest takie nieproporcjonalnie małe. A tu chyba wychodek. Nie da
da się tam wejść. Biegnę, biegnę, nie krzyż. Miałeś tam stalkerem czy ty? Вон он сидит. Do tego dzieciaka mówię. Ну ладно, мне пора. Подойди. Пока. Ты Артём, да? Садись. Jak mam siąść? A, tak. Меня тут все бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход, местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочём. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской. А на месте летаешь мой АК, супер. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. Добра, на дорожку отовариться. Ну чё, готов? Yeah, супер. Сами хиба хайсы. Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Dziesięć nabojów wojskowych mi dał, fajnie. Ja mam 15. Coś tak zastanawiasz, no idź. O, też mam maskę. Wszyscy tu mają maskę. Do czego jest zapalniczka? W mojej wersji do spalania pojemności. Aha. Central, wiecier a tu jest Severny, ale coś huczy. On chyba coś śpiewa. No, nawet na pewno. Iskustwo żyje wieczne. U mnie to na sam koniec ja nie mam już zwykłej amunicji, tylko mam całą amunicję wojskową. I strzelasz tamtą, tak? Bo u mnie jest więcej takich kryjówek, gdzie ta amunicja jest. Aha. Ale właśnie, kryjówek. Czyli chyba znaleźć to. Zapomniane tunele. Jasna charakterystyka, którą można było dać. W sumie zapomniane tunele to już będzie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Żegna was Mitrandir i... Gawaril je sobie. Ale już no co mnie stawało? Nie, nagrał dalej, ale tutaj już przerwa. Nie było? To na razie. Yeah.